Więc jak powiedziałem wcześniej, w dniu 4 marca domknięty kocioł w rejonie Nawojowa, na północ od Lubania. Rosjanie zagrożeni odcięciem. Przez dwa dni, 4 i 5 marca, łącznie 7 niemieckich kontrataków na wzgórze odbite, ale sytuacja zmusza Rosjan do odwrotu. O godzinie 2 w nocy, właściwie już 6 marca, brygada otrzymuje, 91. brygada, część sił 70. brygady zmechanizowanej, otrzymują rozkaz wycofania się w kierunku Nowogrodzca. Siły te poruszają się, mieszkańcy Lubania znają tą szosę, wąską szosą po prawej stronie Kwisy z Uniegoszczy, to jest przedłużenie ulicy Dolnej w Lubaniu w kierunku Nowogrodzca. Wąska przepustowość tej drogi prowadzącej wzdłuż Kwisy i narażenie na ciągły ostrzał artyleryjski powoduje, iż ewakuacja się przedłuża. Dopiero około godziny 9:10 Rosjanie docierają do Nowogrodzca. Transport samochodowy brygady zmuszony słabą przepustowością gdzieś tam pozostaje w tyle. Następuje ostrzał, prawdopodobnie część pojazdów zostaje uszkodzonych, część czołgów sowieckich musi wstrzymać ewakuację, ustawić się frontem do działań niemieckich, otworzyć ogień. Także wszystko to powoduje, że gdzieś przed godziną 10 tak naprawdę ostatnie jednostki docierają w rejon Nowogrodzca. I tak kończy się sukcesem zakończony, powiem, odwrót 91. brygady i 70. brygady pancernej, 70. brygady zmechanizowanej spod Ostróżka. Następnie siły te zostają przerzucone aż w rejon Legnicy, gdzie jednostki są uzupełniane, straty osobowe i sprzętowe. Na północnym stoku wzgórza 290,4, czyli Ostróżka, zlokalizowane są liczne transzeje, okopy, pozostałości po toczonych tutaj walkach. Całe wzgórze pięknie porośnięte buczyną, przeorane jest właśnie liniami okopów. Są to okopy niemieckie. Jak widać, wyraźny kształt zygzakowaty. Ale nie tylko okopy. Pójdziemy wzdłuż, to dojdziemy do ziemianek. Liczne ziemianki na wzgórzu, krawędzi wzgórza świadczą o tym, że teren był dość solidnie obsadzony, broniony. A tu kolejna ziemianka. I tam dalej kolejna, nie będziemy tam szli. Stoimy w miejscu, gdzie udało się odnaleźć swojego czasu ładnych parę lat temu szczątki zniszczonego czołgu T-34-85. No to jest właściwie tuż obok takiej polnej drogi, która prowadziła tutaj z Uniegoszczy do Radostowa Średniego, Górnego. Mniej więcej, no niestety ta droga została zaorana, nie ma jej już dzisiaj. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. No i kto chciałby dzisiaj dotrzeć do lasu od strony Uniegoszczy, to musi zasuwać 2 km dookoła. Nie wiem, widocznie rachunek ekonomiczny jest ważniejszy od historii. W tym miejscu, tak jak mówiłem, zostawmy to. Teren taki dość mocno podmokły. Czołgi widocznie podjechały drogą. Tutaj skryły się w chaszczach, to jest właśnie północny stok Ostróżka. Tutaj czołg został trafiony przypuszczalnie z pancerszreka i jego szczątki pozbierałem. Stał prawdopodobnie przez kilka ładnych lat jeszcze po wojnie. Tutaj z relacji okolicznych mieszkańców, którzy osiedlili się po wojnie, ten czołg tutaj jakiś czas jeszcze był, później został wywieziony. Teren ciężki, bardzo podmokły. Stoję w bagienku,
Także niewiele udało się ocalić. To wszystko bardzo mocno skorodowało. Woda jest kwaśna. To są tereny podgórskie. No ale coś tam zostało. I to Państwu pokażę. I na koniec pokażmy to wszystko, co udało nam się znaleźć na miejscu zniszczonego czołgu. Jest to kilka elementów z tych, które rzeczywiście zachowały jeszcze jakiś kształt nadający się do zabrania. Nie mówię już o szczątkach, o zniszczonych fragmentach pancerza i tym innych podobnych drobnych sprawach, bo wiadomo, cały czołg, który podobno stał jeszcze przez jakiś czas po wojnie tam w miejscu, w rejonie Ostróżka, no został później wywieziony na złom. Natomiast to, co udało się pozbierać, to, co udało się uchronić przed pługiem gdzieś tam na skraju pola, to właśnie to są te elementy. Może pokrótce omówię te przedmioty. Kołpak od czołgu, szpilka od gąsienicy, szpileczki i kopaki to są dość częste znaleziska na miejscach właśnie uszkodzeń czy wymian gąsienic, tam gdzie trzeba było demontować gąsienice, więc czasami takie szpilki się gdzieś tam zawieruszyły i tych szpileczek mam więcej. No kopaki być może rzadziej się zdarza odnaleźć. Tutaj jest jeden, udało się mniej więcej go tak w miarę fajnie doczyścić, kopaczek. Oczywiście to nie musi być czołg T-34, to może być wszystko na podwoziu czołgu T-34, 85, ale tutaj mamy pewność, że to był czołg T-34, więc na pewno to będzie od czołgu. Może być to również działo szturmowe SU-85. Nie? Następna rzecz to są ciekawe przedmioty związane, potwierdzające fakt jakby wysadzenia, spalenia czołgu. To jest stopiona amunicja od czołgu. Widać, ołów zlał się z pocisku, gdzieś tam został wytopiony wskutek wysokiej temperatury. To jest amunicja do kaliber 7,62, klasyczna amunicja Mosinowska, między innymi do karabinów maszynowych DT-28, czołgowego karabinu maszynowego Diektyariew tankowej, tak zwany. A to obok to jest, proszę Państwa, to jest rdzeń pocisku podkalibrowego. Rdzeń wykonany z węglika wolframu. Bardzo, bardzo twardy materiał. Pocisk zawierał przeciwpancerny, zawierał w środku właśnie taki rdzeń obudowany stalowym fragmentem, który najczęściej, no wiadomo, był zbyt miękki, żeby przebić pancerz. Rozpadał się na boki, natomiast pancerz wrogiego pojazdu był penetrowany właśnie przez taki twardy rdzeń wolframowy, który po przedostaniu się do wnętrza czołgu, no wiadomo, fragmentował na kawałki, raził załogę. No jest to bardzo ciężkie, to się czuje wagę tego wszystkiego, no i przede wszystkim bardzo twarde, bardzo twarde. Ciekawostką jest to, że tych pocisków podkalibrowych było bardzo mało w czołgu. Było kilka pocisków i użycie go wymagało zgody dowódcy zgrupowania, także nie każdy dowódca czołgu mógł samodzielnie podjąć decyzję o użyciu takiego pocisku. No z tego, co czytałem przynajmniej. Następna grupa urządzeń to są klucze. Klucze, wiadomo, pojazd mechaniczny, jakieś narzędzia, klucze nasadowe, klucze płaskie, śrubokręt, jakaś breszka do zdejmowania, być może do wyjmowania łusek z zamka zakleszczonych. No ale nie tylko. Młotek. Ciekawa konstrukcja. Przecinak wprowadzony tutaj w otwór obucha młotka, no i dało to taką dość solidną konstrukcję. Pospawane to wszystko przetrwało bardzo ładnie. Proszę zauważyć to, że czołg płonął, potwierdza fakt stanu tych narzędzi. To jest wszystko powyginane. Poddane działaniu wysokiej temperatury, śrubokręt wygięty w pałąk, to samo ten klucz nasadowy również. Następna rzecz, bardzo ciekawa, no chyba najciekawsza z czołgu, to są
To są nóżki do karabinu DT-28. Udało mi się te nóżki odnaleźć. One były częściowo uszkodzone. Częściowo uszkodzone. Te części, te pionowe nóżki były odłamane. Pozostała ta konstrukcja, udało się to jakoś nałożyć. W każdym razie udało się te wszystkie zawiesiki uruchomić. Karabin po wyjęciu z czołgu mógł spokojnie służyć piechocie. Osadzając, osadzony tutaj na nóżkach, mógł tutaj służyć piechocie do strzału. Kolejne przedmioty, właśnie to. Kolejna rzecz to jest fragment wizjera z czołgu. Fragment szkła hartowanego. No, szkło jak szkło, widać jak to wygląda, ale zachowała się, widzicie Państwo, gwiazdka. Fragmencik gwiazdki pięcioramiennej potwierdza to fakt, że pochodzi to z czołgu. No, pochodzi z pojazdu sowieckiego, nie z czołgu oczywiście. No, a tutaj do pokazania, jak wygląda taki wizjer, to są też z innych miejsc odnalezienia, z innych miejsc katastrof czołgu. Tak właśnie te szkła były zapakowane w wizjery, w peryskopy czołgowe. To jest większy fragmencik, akurat bez szkła. To odnaleziony w innym miejscu. Z dołu, z drugiej strony dochodził drugi fragment, więc to wszystko tworzyło rodzaj pryzmatu. Strzelec mógł, czy tam dowódca czołgu mógł penetrować okolice oczywiście. No i jeszcze jedna drobna rzecz, ciekawa, proszę spojrzeć, to jest tabliczka znamionowa radiostacji. Typ 9RS, 44 GOT, 44 rok. No, taki drobny elemencik się zachował. Radiostacja oczywiście została gdzieś tam rozsypała się w pył, w proch, spaliła się zupełnie, prawdopodobnie rozpadła na drobny mak. No, udało się zachować tabliczkę znamionową od radiostacji w bardzo dobrym stanie, bardzo ładnie czytelną. No i to właściwie to jest wszystko, co nam zostało z tego czołgu. Oprócz jednego elementu. Na koniec przypuszczalny sprawca tragedii załogi czołgu T-34-85 ze Stróżka. Fragment pocisku Panzerschrecka. Fragment pocisku kumulacyjnego z pancerzownicy rakietowej niemieckiej. To jest ta część napędowa, tak zwana dysza rakietowa czy silnik napędowy, różnie to nazywają. Tutaj mamy dyszę, w środku były pręty materiału miotającego. To wszystko oczywiście już jest wypalone, dysza w środku jest pusta. Tutaj dochodziła głowica kumulacyjna. Materiał kumulacyjny po uderzeniu, skupiona wiązka materiału wybuchowego plus metalu z kopułki penetrowała pancerz, przewalała pancerz i w środku raziła załogę. Ta dysza została odnaleziona kilkadziesiąt metrów od katastrofy czołgu. No, wydaje mi się fakt niepodważalny. Niepodważalny tego, że została użyta w walce właśnie z czołgami 91. Brygady Pancernej, które atakowały Ostróżek.